Panie trenerze, ten mecz miał takie dwa oblicza. W pierwszej połowie taka wyrównana, a w drugiej emocje, parady bramkarskie, no i bramki. A co panu zabrakło? No mamy spory niedosyt po tym meczu, ponieważ do momentu 2-0 dla przeciwnika nie mieliśmy za bardzo pomysłu na stworzenie sobie sytuacji ofensywnych. Tak naprawdę dwa błędy zadecydowały o tym, że przegrywaliśmy w tym meczu. No ale ostatnie 20 minut zdecydowanie ze wskazaniem na nas. Bramka kontaktowa na 2-1, no i w ostatnich 10 minutach odnoszę wrażenie, że mieliśmy co najmniej dwie albo trzy bardzo dogodne sytuacje, żeby ten mecz wyrównać. Więc na pewno wielki niedosyt, ale też wielkie brawa dla moich dziewczyn, które pomimo tego, że mecz się nie układał po ich myśli, potrafiły w końcówce się podnieść i pokazać fajną piłkę. No taka szybka gra była i dużo takich kombinowanych akcji, to takie niespotykane trochę w kobiecym futbolu. Znaczy mecz dla mnie był przez długi okres bardzo zamknięty. Mało sytuacji podbramkowych, dużo walki w środku boiska i tak naprawdę powiedziałem do dziewczyn w szatni, że jeden, dwa błędy zadecydują o tym, kto ten mecz wygra i tak się stało. Przegraliśmy jedną bramką. Gratulujemy przeciwnikowi zwycięstwa. My nie zwieszamy głów, walczymy dalej i o kolejne punkty powalczymy w kolejnym spotkaniu. Panie trenerze, mecz dwa oblicza i mecz dla pana ciężki, bo zwycięstwo do końca wisiało na włosku. Tak, to był ciężki mecz z drużyną z Jelnej, ale zawsze nam się z drużyną z Jelnej ciężko gra, bo to drużyna waleczna jest bardzo i dzisiaj też mecz był z tej kategorii takiej, że no mówię, tutaj jakieś błędy w obronie zadecydują o końcowym wyniku, aczkolwiek no my troszeczkę byliśmy zmotywowani do tego meczu, bo ostatnio graliśmy niezłe mecze, ale niestety brakowało nam tej kropeczki na D. No dzisiaj to wszystko obróciło się w drugą stronę i szczęśliwie zakończyło się z wygraną naszą 2-1, aczkolwiek no wynik meczu był do końca otwartą sprawą. Staszkówka nas mogła dogonić, my mogliśmy odskoczyć, no zabrakło z jednej i z drugiej strony troszeczkę zimnej krwi, ale na pewno widowisko było ciekawe, mogło się podobać kibicom i tutaj chwała naszym dziewczynom, że fajnie podjęły walkę i zainkasowały trzy punkty. Aczkolwiek, no mówię, graliśmy jeszcze po tej przerwie reprezentacyjnej trzytygodniowej, a po takich przerwach to zawsze nie wiadomo, jak ta drużyna będzie wyglądała, ale myślę, że dzisiaj było wszystko pod kontrolą i no mówię, chyba zasłużenie zgarnęliśmy te trzy punkty, bo naprawdę zagrały dziewczyny niezłe spotkanie. Dzisiaj takie dwie wyróżniające postacie, Ester, zdobywca pierwszej bramki, zdobywczyni, no i bramkarka, która wybroniła dużo sytuacji. No, Ester jest tutaj u nas no po to, żeby te bramki strzelała, tak? Jest typową dziewiątką. My zawsze tam borykaliśmy się z brakiem zawodniczki na tej pozycji numer 9. Ona to w tym momencie fajnie wykonuje te zadania, które są dla tej zawodniczki grającej na tej pozycji. No bramkarka no też dzisiaj stanęła na wysokości zadania, aczkolwiek no tą jedną bramkę dostaliśmy, ale w innych sytuacjach zachowała się bardzo poprawnie. Myślę, że wyciągnęła wnioski z poprzednich meczów, przede wszystkim z tego pucharowego i myślę, że tutaj też będzie walczyła o to, żeby tą podstawową bramkarką cały czas być. A może taka krótka ocena, podsumowanie tej rundy? No został nam jeszcze jeden mecz, tak? Gramy z Beniaminkiem w tych starych obozyskach za tydzień i tak naprawdę wtedy będzie można tak całkowicie podsumować, aczkolwiek no teraz to była niezła chyba runda w naszym wykonaniu, bo mówię, 16 punktów jak do tej pory zdobyliśmy, to jest chyba niezły wynik. Troszeczkę nam ta czołówka odskoczyła i UJ i Lech, bodajże tam jest 5 punktów straty do drugiego miejsca, aczkolwiek no nie poddajemy się, nie składamy broni, będziemy walczyli w każdym meczu o te 3 punkty. No na pewno musimy też pomyśleć o tym, żeby na jedną, na dwie pozycje też pozyskać jakieś wartościowe zawodniczki, tak żeby troszeczkę większa ta rywalizacja była tutaj w tej drużynie w rundzie wiosennej. Pana
wypowiedzi wynika, że będziemy się bili o awans? Znaczy, no to jest za mocne słowo awans, tak, ale na pewno chcemy być w tej czołówce, bo mamy taką drużynę, która predysponuje nas do tego, żeby gdzieś tam w tej czołówce się znajdować cały czas i na pewno tym czołowym drużyną chcemy deptać tam po piętach, bo nas stać na to po prostu. Już gramy w tej pierwszej lidze, graliśmy w Ekstralidze i cały czas dążymy do tego, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu i tego się będziemy trzymali. Jeżeli chodzi o to słowo awans, no to w piłce nożnej kobiet no ciężko jest powiedzieć, o co w danej chwili będziemy się bić, będziemy walczyć. Każdy najbliższy mecz jest najważniejszy i tak naprawdę po ostatniej kolejce będzie wszystko wiadomo, na jakim miejscu skończyliśmy, tak? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.